No słuchajcie, po krótkiej przerwie pokazuję Wam nieco umytego Ursusa 25, C25, C325, różne są nazwy. W każdym razie tak wygląda. Jeszcze nie jest dokładnie umyty, ale słuchajcie, ten brud naprawdę miał ze 30 lat. Krótka przejażdżka była dzisiaj. Bardzo fajny, no świetny ciągnik, naprawdę bardzo go lubię. Słuchajcie, po umyciu, tu mi się udało zobaczyć takie coś, to Wam pokazuję, że tu nie było żadnych takich dziwolągów. Blok był tutaj w tym miejscu pęknięty, pospawany dosyć ładnie, także jest fajnie. Tabliczka oryginalna, znamionowa, zgadza się tutaj z numerem silnika, wszystko jest ok. Tu słuchajcie, widzicie, kolejna oryginalna tabliczka znamionowa, nic tutaj nie ma takich jakichś dziwnych wymysłów. Klamki się zamykają prawidłowo, nie do góry nogami, czy jakoś tam w inny sposób dziwny. Zamykają się prawidłowo. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? No hamulce są bardzo fajne. Tutaj nie widzę jakichś wycieków, takich nic tu nie cieknie z tej strony. Przy w silniku też nic nie cieknie. Tutaj jeżeli jest, to nie wiem, podejrzewam, że to z kranika tutaj ten płyn. No chyba płyn, tak. Tu jeszcze jest niedomyty. Trochę ciągnik. Ale tu zobaczcie, wszystko fajnie, ładnie. Popatrzcie, nawet tutaj takie kolanko jest oryginalne od chłodnicy, co było montowane. Obudowa termostatu. Filtr wyczyściłem, wszystko bardzo fajnie. Tutaj okazało się, że ktoś uszczelniał silikonem tą pokrywę. Także z takich ciekawostek, no tłumik fajny, po prostu oryginalny, nigdy nie był montowany od 61 roku w oryginale. Tu jeszcze trochę muszę przemyć. Ale zobaczcie sami, jak to wygląda. Podesty, no praktycznie można powiedzieć, że prawie nowe, tu ledwo co wyjechane, naprawdę ten ciągnik nie pracował zbyt wiele. Zobaczcie. No wszystko fajnie. O, tutaj jest, widzę, bendik zmieniony. Tak wygląda maszyna. No i co, słuchajcie. Aha, tu jeszcze z tyłu fajnie, oryginalne te, ten podciąg jest oryginalny, ten został wymieniany. Musiał być uszkodzony, nie wiem jak to tam wyglądało. Akumulator nowy. O tutaj. Tu muszę uszczelkę, słuchajcie, założyć. Bo to widzicie, nowe szkło zakładałem. Jeszcze nigdy nie było nigdzie montowane. I tutaj ta uszczelka mi brakuje. Także to do zrobienia mam. No i o, ogólnie wszystko bardzo fajnie. Aha, no z takich ciekawostek jeszcze widzicie ta tabliczka oryginalna na błotniku. Tu macie oryginalne zegary. Nowiutkie wstawiałem. Kontrolka świeci, nie wiem czy to Wam pokazywałem czy nie, ale to powiem, czy nie, ale to pokażę jeszcze raz. O, widzicie? Wszystko fajnie. No taki jest. Nowy daszek zamontowany. Właściwie mogę powiedzieć śmiało, z czystym sumieniem, że 100% oryginału. Słuchajcie, jeden drobiazg. Jeden tutaj drobiazg być może jest do wymiany. Ale jest to absolutnie, naprawdę jeden z najbardziej oryginalnych, nieprzerabianych, niekombinowanych ciągników, jakie w życiu widziałem. Tutaj wszystko jest praktycznie tak, jak było w 61 roku. No to tyle, taki krótki filmik. Macie nawet tutaj obelkę oryginalną z tyłu. Tu się nic nie rusza, wszystko sztywne, elegancko. No, także taki ciągniczek. To na razie tyle. No, z ciekawostek, słuchajcie, to jeszcze tak, zobaczcie, tutaj są oryginalne te prowadnice do maski, druty takie widzicie z dwóch stron. To wszystko tutaj łazi, ładnie, elegancko. Tak wygląda, w tej pozycji to ma być maska otwarta, słuchajcie. Także jakbyście widzieli klamki inaczej, no to znaczy, że to jest coś nie tak. Klapka ładnie ze sprężynką się otwiera, tutaj wszystko jest w porządku. No powiem Wam, że rzeczywiście sam jak oglądałem te Ursusy, które mi było dane widzieć, no to tych prowadnic raczej jeszcze nie widziałem w oryginale. Także to są dobre rzeczy, na pewno któryś z kolekcjonerów ma, ale są to naprawdę trudne rzeczy do pozyskania. Także to, no co jeszcze tutaj można fajnego powiedzieć? No w sumie, słuchajcie, no jest naprawdę bardzo ładny. Bardzo ładny traktor. No tutaj chłodnicę można by wymienić, bo tutaj widzę, że jest od 30. No ale taka już jest. I
I chłodnica jest do kupienia, ale to też po prostu trzeba za tym połazić. Obudowa wiatraka jak należy, to jest to, co trzeba. Także tutaj jedyną rzeczą, po prostu, którą można by się pokusić o kupno, to jest właśnie chłodnica. Co ciekawe, słuchajcie, zobaczcie na pompę. Jeszcze jest oryginalna plomba tutaj, także widać, że tutaj chyba przy tym nie było nic jeszcze ruszane. To też jest ważna sprawa. Tu z przodu, tak jak się przyglądam, nie widzę, żeby coś ciekło. Wszystko suche, ładnie. Zobaczcie na chłodniczkę, ona tutaj też na środku widać, że ładnie, niepogięta, niepognieciona. To wszystko jest naprawdę w ładnym stanie, słuchajcie. No ciężko taką chłodnicę nawet trafić, bo to wszystko, te piórka zwykle są poniszczone, pogięte gdzieś tam. No w różnym stanie. Także co? No drobiazgi, naprawdę drobiazgi takie, które tutaj trzeba porobić, a tak to jest po prostu ciągnik w świetnym stanie. Jeśli chodzi nie tylko o mechanicznie, bo i tu hamulce działają i tak dalej, to w świetnym stanie oryginalności. Tu oryginalne te odblaski są, te co trzeba, nie na plastikowej, a na metalowej tej podkładce. Takie coś. No dobrze, to zobaczymy jeszcze, jak to nam się odpala. Słuchajcie. O.
No, z ciekawostek, słuchajcie, to jeszcze tak, zobaczcie, tutaj są oryginalne te prowadnice do maski, druty takie widzicie z dwóch stron. To wszystko tutaj łazi, ładnie, elegancko. Tak wygląda, w tej pozycji to ma być maska otwarta, słuchajcie. Także jakbyście widzieli klamki inaczej, no to znaczy, że to jest coś nie tak. Klapka ładnie ze sprężynką się otwiera, tutaj wszystko jest w porządku. No, powiem wam, że rzeczywiście sam jak oglądałem te Ursusy, które mi było dane widzieć, no to tych prowadnicy raczej jeszcze nie widziałem w oryginale. Także to są dobre rzeczy, na pewno których z kolekcjonerów ma, ale są to naprawdę trudne rzeczy do pozyskania. Także to, no co jeszcze tutaj można fajnego powiedzieć? No w sumie, słuchajcie, no jest naprawdę bardzo ładny traktor. No tutaj chłodnicę można by wymienić, bo tutaj widzę, że jest od 30. No ale taka już jest. I chłodnica jest do kupienia, ale to też po prostu trzeba za tym połazić. Obudowa wiatraka jak należy, to jest to, co trzeba. Także tutaj jedyną rzeczą po prostu, którą można by się pokusić o kupno, to jest właśnie chłodnica. Co ciekawe, słuchajcie, zobaczcie na pompę. Jeszcze jest oryginalna plomba tutaj, także widać, że tutaj chyba przy tym nie było nic jeszcze ruszane. To też jest ważna sprawa. Tu z przodu, tak jak się przyglądam, nie widzę, żeby coś ciekło. Wszystko suche, ładnie. Zobaczcie na chłodniczkę, ona tutaj też na środku widać, że ładnie, niepogięta, niepognieciona. To wszystko jest naprawdę w ładnym stanie, słuchajcie. No ciężko taką chłodnicę nawet trafić, bo to wszystko, te piórka zwykle są poniszczone, pogięte gdzieś tam. No w różnym stanie. Także co? No drobiazgi, naprawdę drobiazgi takie, które tutaj trzeba porobić, a tak to jest po prostu ciągnik w świetnym stanie. Jeśli chodzi nie tylko o mechanicznie, bo i tu hamulce działają i tak dalej, to w świetnym stanie oryginalności. Tu oryginalne te odblaski są, te co trzeba, nie na plastikowej, a na metalowej tej podkładce. Takie coś. No dobrze, to zobaczymy jeszcze, jak to nam się odpala. Słuchajcie, troszeczkę postał. Jeszcze raz. Trzeba będzie chyba tu. O.